Pasmo Kultury. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pasma Kultury. Dzisiaj naszym gościem jest Rafał Gruchalski, redaktor naczelny Elbląskiej Gazety Internetowej Portal.pl. Witam Cię, Rafał. Cześć, dzień dobry. Rozmawiać będziemy o piątej edycji wielkiego testu wiedzy o Elblągu. No, w związku z tym, że tematyka testu, to chciałem Ciebie zapytać na początek. 8 marca 1521 roku legendarny piekarczyk obronił Elbląg przed A. Prusami, B. Krzyżakami, C. Szwedami, D. Rosjanami. Proszę, jaka jest prawidłowa odpowiedź? Ja to wiem, ale nie powiem, bo może takie pytanie padnie na teście, także no, zachęcam Państwa do rozwiązania tej zagadki oczywiście. Takich pytań będzie 60 na temat historii Elbląga, współczesności, gospodarki, kultury, sportu i wielu innych dziedzin życia naszego społecznego. I mam nadzieję, że te pytania nie okażą się na tyle trudne, że każdy sobie z nimi poradzi. My zapraszamy bardzo serdecznie 11 października w środę do Centrum Spotkań Europejskich Światowid, do dużej sali kinowej. Tam przygotowaliśmy ponad 100 miejsc dla wszystkich, którzy chcą się sprawdzić i dobrze się z nami bawić. A powiedz, Rafał, skąd wziął się pomysł, aby przepytywać Elblążę? My mieliśmy od już 6 lat, prowadzimy quizy wiedzy o Elblągu i tak naprawdę, Kamil, to też twoja cegiełka troszeczkę, bo pamiętam, jak pracowałeś jeszcze w innym miejscu, to zachęcałeś nas do tego, żeby zrobić quiz o pewnym klubie sportowym, znanym nam wszystkim w Elblągu. Może nie będziemy robić reklamy. I zrobiliśmy ten quiz pierwszy. Znaczy pierwszy był ogólnie o Portalu, bo chcieliśmy sprawdzić, czy będzie zainteresowanie mieszkańców, czytelników. Oczywiście nie wymyśliliśmy prochu, bo takie quizy stosowały media ogólnopolskie, między innymi Gazeta.pl, portal taki ogólnopolski, który dawał testy, quizy na różne tematy ogólnopolskie, ogólnoświatowe. My stwierdziliśmy, dlaczego nie lokalnie przepytywać mieszkańców i dobrze się bawić przy tym. I tak się zaczęło. Pierwszy był quiz o Portalu, potem był quiz o Olimpii, potem tak już poszło i ponad 6 lat te quizy co sobotę o godzinie 9 wymyślamy. Po pewnym czasie przyszedł nam taki pomysł do głowy i to też nie jest odkrywanie Ameryki, bo też inspirowaliśmy się Trójmiastem, bo tam po raz pierwszy ileś tam lat temu taki quiz został przeprowadzony i stwierdziliśmy, dlaczego Trójmiasto ma, to możemy też. I pamiętam, że te 5 lat temu na pierwszy quiz przyszło ponad 100 osób do sali kinowej Światowid. Dziękujemy Światowidowi za to, że się włączyliście w tą inicjatywę. I tak poszło. I teraz już mamy piątą edycję. No właśnie, a jak to jest z wiedzą? Czy po tych 5 latach widzisz pewien progres? Elblążanie, uczestnicy quizów wiedzą więcej niż to było 5 lat temu? Czy to nie ma jakby znaczenia, która ta edycja, a jakby dobór pytań? Ja myślę, że pytania są na tyle różnorodne, że ciężko porównywać quiz do quizu. Nad pytaniami pracuje przede wszystkim Iliusz Marek, znany miłośnik historii w Elblągu. Ma w Światowidzie przecież też swój cykl Elbląg na dużym ekranie. I Jurek z pomocą kilku elblążan znanych z różnych dziedzin przygotowuje ten quiz. My dorzucamy tam pytania, które też redakcja przygotowuje, albo też są to pytania od sponsorów. Mamy sponsorów naszego quizu i też taki zawsze grzecznościowy tutaj krok w ich stronę robi. Jedno pytanie o sponsorze na quizie zawsze jest. I ta mieszanka tych 60 pytań powoduje, że one są różnorodne, że co roku są inne. Dużo jest pytań oczywiście historycznych. I myślę, że pokazując nawet, patrząc na wyniki, które co roku mamy, to z tą punktacją bywa różnie. Czasami mistrzem zostaje ten, kto odpowie na 53 pytania na 60, a czasami tylko 40 parę. Także poziom quizu jest różny. A czy trzeba się specjalnie przygotowywać do tego, żeby wziąć udział w tym quizie? Czy wystarczy taka ogólna wiedza Elblągu plus na przykład rozwiązywanie cotygodniowych quizów na Portalu? Nie powiem, że szukanie odpowiedzi w quizach portalowych cotygodniowych coś pomoże, tak? Dlatego, że quizy wymyślamy my w redakcji, te cotygodniowe. Wielki test wiedzy Elblągu, tak jak mówiłem, tworzy Juliusz Marek ze współpracownikami, więc te pytania się nie pokrywają. Na pewno rozwiązywanie quizów na Portalu pomaga w tym sensie, że przynajmniej no, zasady znamy, łatwiej nam można przyswoić pewne zagadnienia i dzięki temu można ten quiz rozwiązać sprawniej. Ale czy lepiej? Tego nie wiem. Ja powiem szczerze, że ja zawsze z niecierpliwością czekam, aż te pytania dostanę, żebyśmy mogli je obrobić w tym sensie, że umieścić je na planszach, tak, na prezentacji i też w internecie, bo quiz będzie jednocześnie i w realu, i online. I co roku, jak dostaję te pytania, mówię, o Jezu, znowu taki trudny. Ale potem oczywiście okazuje się, że większość osób sobie z nim radzi i ta średnia punktacji jest naprawdę powyżej 60%. A jakie są dziedziny najczęściej poruszane? Mówiłeś, że historia, mówiłeś wiedza ogólna, mówiłeś sponsorzy, co jeszcze? Znaczy jest na pewno dużo sportu, jest dużo gospodarki, jest dużo odniesień do miejsc
Będziemy mieli w tym roku też niektóre pytania ze zdjęciami, trzeba będzie po zdjęciu rozpoznać dane miejsce, więc myślę, że ta różnorodność sprawia, że co roku chce się z nami bawić określona ilość osób. Zachęcamy serdecznie, bo cały czas zapisy trwają. Do 11 października, nawet w dniu testu można się jeszcze zapisać, można nawet przyjść i się zapisać przed wejściem na salę kinową. Mamy przygotowanych tyle miejsc, że jeszcze wolne miejsca są. Mam nadzieję, że się uda Państwu na ten test zapisać. Poza fantastyczną zabawą, to też może to zabrzmi trochę górnolotnie, ale ta idea tego quizu to na pewno jest też budowanie pewnej tożsamości, wiedzy o Elblągu, to też budowanie takiej miłości może nawet do właśnie naszej małej, lokalnej ojczyzny. Jest tak w istocie, czy nie? Znaczy my tak chcielibyśmy. Jako portal jesteśmy lokalną gazetą, jesteśmy tutaj, żyjemy tutaj, stąd pochodzimy w większości. Piszemy o naszych sprawach codziennie i od wielu lat staramy się właśnie promować tą lokalność i budować tą lokalną tożsamość. Temu służy między innymi fotka miesiąca, czyli wernisaż coroczny, który organizujemy również światowicie. Tak się składa, że większość rzeczy w związku z miejscem, które tutaj macie, tak dużo miejsca, jesteśmy w stanie tutaj zrobić. To po pierwsze. Po drugie, test jest drugim takim lokalnym wydarzeniem i no to jest budowanie tej tożsamości. Mam nadzieję, że dzięki temu właśnie to się nam udaje i że ludzie doceniają to, że jest coś takiego. Co roku mogą się sprawdzić na żywo, a co tydzień rozwiązywać quizy w internecie. A na czym polega ta inicjatywa, aby w teście brały udział również szkoły ponadpodstawowe? Oni są, rozumiem, później oceniani w osobnych kategoriach. Że ten pomysł narodził się w tamtym roku. Stwierdziliśmy, że no, budowanie tej lokalnej tożsamości powinno też docierać do młodzieży. I przyjęło się to naprawdę z wielkim zainteresowaniem szkół. Szkoły mają oddzielną klasyfikację, dlatego że no, młodzież no, nie za bardzo aż tak interesuje się lokalną historią. Ale mam nadzieję, że dzięki temu quizowi, dzięki temu testowi to się będzie zmieniać powoli. Zresztą też zachęcamy nauczycieli do tego, żeby na lekcjach, kiedy mają oczywiście czas, bo są przeładowani programem, wspominali o lokalnych kwestiach, promowali tą lokalną historię i ogólnie lokalną małą ojczyznę. Uczniowie mają oddzielną klasyfikację, są oddzielnie nagradzani, liczymy ich punkty oddzielnie, są to trzyosobowe zespoły i te trzyosobowe zespoły rozwiązują test i ich punkty liczone są łącznie. I punktacja potem szkół polega na tym, że dodajemy te wszystkie wyniki trzech osób i na tej podstawie wybieramy zwycięzcę i ten zwycięzca otrzymuje też oddzielną nagrodę. Czyli to reprezentacja najlepszych uczniów z danej szkoły, później walczy o zwycięstwo, o laur dla całej szkoły. Tak to wygląda. Każda szkoła wystawia jedną reprezentację. Jeśli oczywiście ma więcej chętnych, to te osoby biorą udział w indywidualnych zmaganiach, ale zasada jest jedna. Jedna szkoła, jedna reprezentacja. Jeśli chodzi o liczbę osób, to na pewno ona jest w pewien sposób ograniczona kubaturą dużej sali, bo przecież duża sala Kina Światowi, to tam się odbywa ten test, ale oczywiście też jest możliwość wzięcia udziału w tym teście online. Tak, jednocześnie jak rusza test na żywo, czyli w realu, odpalamy test na naszej stronie internetowej. I tam jest taka zasada, ten test internetowy jest troszeczkę krótszy, dlatego że odpada czas na czytanie pytań przez nas podczas tego wydarzenia, więc internauci mają troszeczkę mniej czasu na rozwiązanie. Zrobiliśmy to także po to, żeby nie można było szukać w internecie, korzystać z podpowiedzi wujka Google i innych pomocy naukowych. I ta osoba, która rozwiąże ten test najlepiej, otrzymuje też nagrodę, to jest 1000 zł. Ja jeszcze wspomnę o nagrodach, może w tych realnych, w realu. Zwycięzca, czyli laureat pierwszego miejsca, otrzymuje laptop fundowany przez prezydenta Elbląga. Osoba na drugim miejscu otrzymuje tablet i zestaw słuchawkowy od marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, a zdobywca trzeciego miejsca otrzymuje smartfon od Rady Miejskiej w Elblągu. Te wszystkie trzy instytucje są patronami honorowymi naszego wydarzenia. I oczywiście mamy też nagrody dla miejsc od 4 do 10. Te nagrody są fundowane przez sponsorów naszego wydarzenia, a także przez naszą redakcję. Rafał, to tak już tytułem końca. Czy widzisz taką zależność, że te osoby, które wzięły w pierwszej, drugiej, trzeciej edycji Wielkiego Testu udział, one również zapisują się do kolejnych, że to jest pewnego rodzaju uzależnienie, że chce się wziąć udział w tym teście? Tak, widzimy, że wiele twarzy się powtarza i to super, bo fajnie, że się co roku sprawdzają, chcą się razem z nami bawić. Mamy tylko jedną zasadę, jeżeli ktoś wygra taki test dwukrotnie, czyli jest laureatem pierwszego miejsca, to w kolejnych edycjach bardzo prosimy, żeby nie brał udziału, tak jest w regulaminie. Chodzi o to, żeby te osoby, które rzeczywiście mają bogatą wiedzę, a jest ich naprawdę wiele w naszym mieście, nie zdominowały tego konkursu, nie zniechęcały innych swoją wielką wiedzą, a raczej dopingowały do tego, żeby wziąć udział i rywalizować co roku. Też w tej edycji pewnie, bo już widzimy po zapisach, że niektóre nazwiska nam się powtarzają i to fajnie, ale jest bardzo dużo nowych osób i też zachęcamy cały czas do tego, żeby się zapisywać. Pewnie, bo to nie lada gratka wygrać taki test i się można sprawdzić na tle pozostałych uczestników. Przypomnij proszę, gdzie się można zapisywać, jak się można zapisywać i kiedy jest test? 11 października w środę w Centrum Spotkań Europejskich Światowych w sali kinowej. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Zapisy są poprzez maila wielkitestmałpa.portal.pl.
Można też telefonicznie, nie pamiętam w tej chwili numeru telefonu, przepraszam, ale można sprawdzić na stronie internetowej i portalu, tam jest numer telefonu, pod który trzeba zadzwonić. Każda osoba, która zgłasza się do nas, otrzymuje też potwierdzenie od nas mailowe, że jest wpisana na listę i wtedy wystarczy tylko przyjść, no przynajmniej te kilkanaście minut przed rozpoczęciem testu, wejść na salę, otrzymuje się numer uczestnika tego testu. Te testy są anonimowe, my nie znamy nazwisk, znamy tylko numery i komisja, która liczy głosy, na tej podstawie potem sporządza klasyfikację końcową. Także mamy nadzieję, że jesteście Państwo zachęceni do tego, aby wziąć udział w wielkim teście wiedzy o Elblągu i po naszej rozmowie pewnie wywnioskujecie, że te pytania nie będą aż takie trudne, jak mogłyby się wydawać, prawda? Mam nadzieję, także życzę wszystkiego dobrego, nie będę nic zdradzał, zachęcam do wzięcia udziału w wielkim teście. Zachęcamy i zapraszamy do Światowida, do dużej sali Kina Światowid na wielki test. Do zobaczenia. Dziękuję za rozmowę. Dzięki. Pasmo kultury.